Nanotechnologia święci triumfy praktycznie pod każdą szerokością geograficzną, wytwarzając nowe nanomateriały. My jesteśmy na Śląsku, słynącym z węgla, my zaś pracujemy nad węglem 2.0, mówiąc językiem informatycznym. To nowe nanometryczne formy węgla, które łączą w sobie niezwykłą kombinację właściwości fizykochemicznych. To przede wszystkim nanorurki węglowe. Dlaczego nanorurki węglowe? W tej strukturze ujętej w takiej wydłużonej, heksagonalnej formie można doszukiwać się zupełnie unikatowych właściwości. Jedną z nich jest doskonałe przewodnictwo elektryczne, które dorównuje bądź przewyższa konwencjonalne metale, a które to z kolei mają wiele wad. Łącząc te właściwości z tekstylium na przykład, można by spróbować wytworzyć koszulkę, która by rejestrowała sygnały płynące z naszego serca. Czy to będzie serce płodu, czy matki tego płodu, czy to będzie żołnierz w akcji, czy to będzie strażak, który znalazł się w trudnych warunkach. To wszystko jest dogodne do monitorowania, a przede wszystkim powtarzalne. Prześledźmy zatem, jak wygląda droga od nanorurki węglowej do koszulki nano EKG. W naszym laboratorium syntezujemy nanorurki węglowe metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej. Synteza biegnie w piecu w temperaturze powyżej 700 stopni Celsjusza i nanorurki węglowe rosną na podłożu kwarcowym. Może to być płytka kwarcowa, ale także rura kwarcowa pełniąca rolę reaktora. Nanorurki węglowe rosną w wyniku rozkładu surowca węglowego katalizowanego przez nanocząstki metalu, np. dostarczanego ad hoc żelaza. I tak na samym początku pary węgla rozpuszczają się w kroplach żelaza, aż do stanu nasycenia. Zaraz potem następuje wytrącenie węgla w postaci cylindrycznych struktur o średnicach 10 tysięcy razy mniejszych od ludzkiego włosa. Kropla tutaj pełni rolę szablonu do syntezy nanorurek węglowych. Surowcem do syntezy nanorurek węglowych może być praktycznie dowolny związek zawierający węgiel. Przez odpowiedni dobór takiego związku, ale także katalizatora, czasu i temperatury syntezy, szybkości dozowania surowca oraz natężenia przepływu gazu nośnego jesteśmy w stanie w pełni kontrolować wzrost i morfologię nanorurek węglowych w zależności od docelowych potrzeb. Na potrzeby koszulki EKG syntezujemy ultradługie nanorurki węglowe, czyli takie, których długości sięgają 0,5 mm. Podkreślmy, że jesteśmy jedynym zespołem na świecie, który jest w stanie kontrolować syntezę nanorurek węglowych, otrzymując nanorurki o dowolnej fizykochemii i morfologii. Kolejnym etapem przygotowania koszulki nano EKG jest wytworzenie pasty elektroprzewodzącej, aby zapewnić dobre rozproszenie nanorurek w lepkiej osnowie polimerowej. Traktuje się je wstępnie związkami powierzchniowo-czynnymi, które są powszechnie używane w chemii gospodarczej. Nie jest to jednak jedyny element wspomagający. Dodatkowo do wytworzenia pasty używa się mieszalnika szybkości nającego, który dokładnie rozprasza trudne do przetworzenia nanomateriały. Tak przygotowana pasta jest już gotowa do nanoszenia na praktycznie dowolną tkaninę w formie elektrod pracujących czy też elektroizolowanych ścieżek przewodzących. Modyfikacja fizykochemiczna nanorurek węglowych prowadzi do skutecznej homogenizacji w elastycznym ośrodku polimerowym, tworząc elektroprzewodzące powłoki nietekstylne, jak również tekstylne. Stąd też umożliwia przy jednoczesnej niskiej zawartości nanorurek, co ma oczywiście uzasadnienie ekonomiczne, na rejestrację nie tylko rytmu pracy serca, ale i pełnego sygnału EKG. Dowodem na efektywności rozwiązania jest zainteresowanie partnerów przemysłowych czy też jednostek NFZ pragnących testować nasze rozwiązanie. Co niezwykle istotne, opracowana przez nas koszulka nano EKG pozwala na rejestrację zdalną w systemie holterowskim, czyli wielogodzinnej rejestracji z użyciem rozwiązań dostępnych już na rynku. Biorąc pod uwagę obecne trendy w telemedycynie, które tym bardziej stały się istotnymi wobec pandemii COVID-19, warto podkreślić, że zarówno istniejące technologie, takie jak sitodruk, napawanie czy też termotransfer, pozwalają na szybką i wydajną produkcję koszulek nano EKG. Nasze rozwiązanie jest unikatowe w skali światowej, dlatego że jako jedyni potrafimy, zaprzęgając ultradługie nanorurki węglowe, wytwarzać powłoki elektroprzewodzące, które pozwalają na bezpieczny, a jednocześnie bardzo powtarzalną rejestrację sygnału EKG. Z racji niezwykłych właściwości w skali nanometrycznej i przeniesieniu tych właściwości do skali makroskopowej możemy spodziewać się kolejnych równie obiecujących rozwiązań.